Defilada, która jest kontynuacją tradycji jeszcze przedwojennej, ale wznowionej w Polsce niepodległej przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, będzie tym razem inna niż te poprzednie. Bo te poprzednie pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią. I bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć. To naprawdę będzie bardzo interesujące i sądzę, że także bardzo podnoszące nas na duchu. Wielu z naszych obywateli, naszych rodaków czuje dziś różnego rodzaju obawy. Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne. Abramsy już są. Pierwsze z Abramsów, które sukcesywnie są dostarczane do Wojska Polskiego. Są też K2 koreańskie, HIMARSy, wspomniał pan premier Kaczyński, artyleria rakietowa. Po 18 latach wraca do Wojska Polskiego brygada. Już jest pierwsza brygada odtworzona, ale także jeśli chodzi o siły powietrzne, na defiladzie będą FA-50 już z biało-czerwoną szachownicą, a więc lekkie samoloty wielozadaniowe, no oczywiście F-16, także będą śmigłowce, ale także produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przede wszystkim bojowe wozy piechoty Borsu, również pojazdy minowania narzutowego Baobab. To wszystko będzie można zobaczyć na defiladzie w Warszawie. Serdecznie zapraszam. Już za tydzień, 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, o godzinie 14 rusza wielka defilada na Wisłostradzie w Warszawie.